Matejko jest ważnym bohaterem Wesela. Obaj artyści wykorzystywali swoje dzieła do przedstawiania i interpretowania polskiej historii, a także do kształtowania narodowej tożsamości. Wyspiański, podobnie jak Matejko, starał się przekazać w swoich pracach głębokie i często symboliczne znaczenia, które odzwierciedlały zarówno osobiste przemyślenia, jak i szersze społeczne i polityczne konteksty. Dlatego w Weselu można znaleźć wiele nawiązań do obrazów Matejki, które były dla Wyspiańskiego źródłem inspiracji. Ponad biurkiem wisiała fotografia Matejkowskiego Werny Chory, czytamy w dramacie. Jest to obraz Jana Matejki z 1883 roku i według relacji świadków jego reprodukcja faktycznie wisiała w domu Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach Małych. Czytamy dalej. Litograficzne odbicie Matejkowskich Racławic. Kościuszko pod Racławicami ukazuje powitanie naczelnika przez podkrakowskich kosynierów z Bartoszem Głowackim. Wiele scen i postaci było zainspirowanych malarstwem jego nauczyciela, na przykład sam dzwon Zygmuntowski czy stańczyk na dworze królowej Bony.